Unia Europejska pogrąży się w tym roku w dużej recesji spowodowanej pandemią koronawirusa. Spadek PKB ma według prognoz Komisji Europejskiej wynieść nawet 7,7%. Najgorsza sytuacja będzie na południu Europy, choć zwłaszcza o Włochy, Hiszpanię oraz Grecję. Stosunkowo lepsza sytuacja będzie w Polsce, gdzie ten spadek wyniesie zaledwie około 4% PKB. Zatem jest to prawie dwa razy mniej niż w reszcie Unii Europejskiej. Ta szczególnie dramatyczna sytuacja południa Europy wynika z dwóch czynników. Po pierwsze, te kraje, zwłaszcza Włochy i Hiszpania, są największymi fizycznymi niejako ofiarami pandemii koronawirusa, bo odnotowują najwięcej ofiar w ludziach, ale także ich gospodarka tradycyjnie była oparta o turystykę. A w związku z powszechną blokadą obowiązującą we wszystkich krajach Unii Europejskiej, turystyka w tym roku bardzo mocno ucierpi. Stąd też Komisja Europejska apeluje, by jednak państwa, które na to stać się, wzmożyły pomoc dla firm i przedsiębiorstw. Wczoraj mówiła o tym unijna komisarz Margot Vestager, która podkreśliła, że pomoc państwa teraz w tak szczególnej sytuacji, dramatycznej wręcz, może być lokomotywą, która napędzi gospodarkę. W przypadku Polski już wcześniej Komisja Europejska zaaprobowała polskie tarcze pomocy dla małych i średnich firm. Komisja Europejska prognozuje jednak, że rok następny, czyli 2021, ma być tym momentem wyjścia z recesji i większość krajów odnotuje znaczący wzrost gospodarczy, aczkolwiek sytuacja będzie gorsza niż w punkcie wyjścia, czyli w momencie przed wybuchem pandemii koronawirusa. Z Brukseli, Dominika Ciosić, Telewizja Polska.